Hej, dzisiaj wyjątkowo krótkie moje 2 minuty. Zastanawiam się nad początkiem zimnego telefonu. Dzwonimy sobie do klienta, który nas nie zna i który nie spodziewa się naszego telefonu w tej chwili. I zamiast takiego typowego podejścia, z kim mógłbym porozmawiać na temat, i tu pada nazwa Twojego produktu lub usługi, co by było, co by się wydarzyło, będę to testował niedługo. Gdybyśmy zadali pytanie, wie pan co, zastanawiam się, jak u państwa wygląda proces i mówisz o efekcie zastosowania twojego produktu lub usługi. Czyli zamiast, proszę pana, z kim mogę porozmawiać na temat szkoleń dla waszych pracowników? Zadajesz pytanie, proszę pana, albo proszę pani. Zastanawiam się, jak u państwa wygląda proces budowania niezależności biznesowej waszych handlowców czy waszych partnerów. A co pan ma na myśli? Cieszę się, że pan pyta. No i już ta rozmowa jest troszkę bardziej obłaskawiona, troszkę mniej zimna, trochę bardziej ocieplona. Być może otwiera nam szansę do tego, żeby porozmawiać o tym, że klient powie, no ten proces nie wygląda jakoś szczególnie ustrukturyzowany, albo powie nam, że mamy pewne wątpliwości co do tego, jak ten proces wygląda, albo jakie są jego efekty. I wtedy ty pojawiasz się na białym koniu ze swoim produktem lub usługą. Ale najpierw zapytaj, zastanawiam się, jak u państwa wygląda proces, no właśnie, rozwoju niezależności waszych handlowców, proces zwiększania ich zarobków, proces zwiększania ich efektywności, proces obniżania ich stresu przy tym, jak zbierają zamówienia z rynku. Zapytaj, że zastanawiasz się, powiedz, że zastanawiasz się, jak wygląda proces i tu odnieś się do korzyści, która wynika z twojego produktu i usługi. Mam nadzieję, że mimo późnej nocnej pory udało mi się to przekazać, co mam do przekazania w sposób w miarę sensowny, a ja sam będę to testował w najbliższych tygodniach, także nie wykluczam, że dam wam również znaka, jak mi to idzie. Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty.